Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że dzisiaj spotykamy się w odcinku muzycznym o osobie, która przez prawie 6 dekad swojej kariery na stałe zapisała się na kartach historii polskiej sceny muzycznej. Dzisiaj przed nami Halina Frąckowiak, która oprócz tego, że ma na swoim koncie niesamowite przeboje, to ma także bardzo ciekawy życiorys. W pewnym momencie można powiedzieć, że stała się postacią jak z filmu szpiegowskiego. Dosłownie. Niewiele na ten temat wiedząc. A w życiu pani Haliny szczęście przeplatało się niestety z wielkimi tragediami i utratą najbliższych osób. Na pewno pamiętacie, bądź gotowy dziś do drogi, mały elf czy papierowy księżyc. Natomiast osobista, trudna historia artystki jest mniej znana. Zachęcam Was dzisiaj, by te historie połączyć i poznać na dobre świetną wokalistkę, wspaniałą artystkę Halinę Frąckowiak. Halina Frąckowiak jest poznanianką urodzoną 10 kwietnia 1947 roku. Jej rodzice rozwiedli się i mimo, że była z rozbitej rodziny, a jej tata założył rodzinę na nowo, Halina nigdy nie była przez mamę od taty separowana. Zarówno ona, jak i jej brat Jerzy widywali go regularnie. Mama nigdy nie narzekała na ojca, nie buntowała przeciwko niemu dzieci, wręcz przeciwnie, zachęcała do kontaktu z tatą. A pani Halina to było dziecko, po którym od razu było widać, że ma artystyczne usposobienie, bo tak właściwie wszystko, czym się zajmowała, z tym artyzmem miało wiele do czynienia. Uwielbiała rysować, malować, śpiewać, mówić wiersze, marzyła w ogóle o tym, by zostać aktorką. I pewnie zostałaby aktorką, gdyby nie to, że już wcześniej, zanim w ogóle jeszcze pomyślała o tym, by startować do szkoły aktorskiej, zaczęła odnosić pierwsze sukcesy na arenie muzycznej. Zresztą prawda jest taka, że bardzo dużo w domu pani Haliny śpiewano, mimo że nie zawodowo. Tato malował, pisał, brat Jerzy miał piękny głos. W niedzielę rano budziło mnie śpiewanie i podgwizdywanie mamy dobiegające z kuchni. Nie było uroczystości rodzinnej bez śpiewu, ja natomiast śpiewałam, recytowałam, wspominała pani Halina. Pamiętam pierwsze występy mojej córki, mówił z kolei Zdzisław Frąckowiak, ojciec pani Haliny. Były to eliminacje we Wrocławiu. Byłem tam osobiście. Śpiewała I'm Sorry i śpiewała tak wspaniale, że aż łzy leciały mi z oczu. I warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o to nasze poprzednie pokolenie, mam wrażenie, że taka obecność ojcowska to nie była norma. Ojcowie mieli trochę inne zadania. Oczywiście to jest moje wrażenie, możecie się ze mną nie zgadzać. Ojcowie byli tacy stateczni, z boku, zarabiający na rodzinę, a mama miała być od tego pierwszego kontaktu. Słyszałam takie opinie już od niejednego artysty, że u nich tak było. U pani Haliny faktycznie tata, jak widzicie, bywał, mimo tego rozpadu rodziny, więc tym bardziej wielki szacunek. Ale jej dzieciństwo w Poznaniu przypadało również na ten najtragiczniejszy dla tego miasta czas. Jako jedno ze swoich najwcześniejszych wspomnień przywołuje dramatyczne wydarzenia poznańskiego czerwca. Wszędzie czołgi, białe noce od strzałów. Tata szedł w pochodzie, bardzo się o niego bałam. Do dziś pamiętam, jak stałam na klatce schodowej i drżałam, czy mama wróci do domu z pracy. Później opowiadała, że chyłkiem przemykała się pod ścianami domów. Zginął chłopak z sąsiedniej kamienicy. Szedł w pochodzie, tuż przed tatą, mówiła artystka w Vivie. Mimo tych artystycznych zainteresowań, pani Halina jednak miała dość ciekawy wybór, jeśli chodzi o szkołę średnią, bo zdecydowała się na technikum ekonomiczne. Zadebiutowała jako 16-latka w poznańskim Domu Kolejarza w ramach eliminacji do drugiego festiwalu młodych talentów. Wzięła udział w konkursie, ale tak naprawdę nie marzyła o wygranej, nie myślała, że to jest dla niej jakaś szansa. Była tam po to, żeby zobaczyć koncert czerwono-czarnych, bo to nie było takie proste. A ta spontaniczna decyzja otworzyła jej drzwi do kariery. Już sam Jerzy Waldorf zobaczył w niej zaczątki przyszłej artystki. Nazwał ją drugą Demarczyk i wróżył wielkie sukcesy. No i jak na pana Jerzego przystało, nie pomylił się. Bo faktycznie dotarła do finału obok takich gwiazd jak Mira Kubasińska, Katarzyna Sobczyk, Zdzisława Sośnicka czy Tadeusz Nalepa. A swoją pierwszą piosenkę zatytułowaną Cień i Ty nagrała z grupą Tarpany na przełomie 65 i 66 roku. A początkowo pani Halina występowała właśnie z różnymi zespołami, tymi wymarzonymi, czerwono-czarnymi, ale także Tarpanami, Drumlersami, ABC, a w sumie na koncie ma ponad 20 płyt i liczne nagrody.
Ale z tych zespołów najważniejszym okazał się ten ABC. Przyjechałam tu po pierwszych eliminacjach w Poznaniu. To były moje urodziny, 10 kwietnia, pamiętam. Pierwsze eliminacje były we Wrocławiu, a tu w Szczecinie już był finał. Kiedy zakończyłam swoją piosenkę i ukłoniłam się, zobaczyłam machanie marynarek i to było coś oszałamiającego. I tak się zaczęło. W 1969 roku pierwszy raz wystąpiła w Opolu i od razu otrzymała nagrodę za piosenkę Czekam tu. Zresztą w plebiscycie magazynu Non Stop przez kolejne lata zajmowała czołowe miejsca wśród polskich wokalistek. Swój pierwszy krążek Idę wydała w 1974 roku i od tamtej pory sukcesywnie pojawiały się jej kolejne albumy. W 77 roku, w 81, kiedy nagrała Ogród Luizy, Serca Gwiazd z 83, Halina Frąckowiak z 87, czy Przystanek bez drogowskazu, Garaże Gwiazd z 2005 roku. Jej występy można było oglądać w wielu miejscach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Teatrze Wielkim w Łodzi, czy w Warszawie. Przyciągała uwagę wspaniałym głosem, niesamowitą barwą i tym, że była charakterystyczna, miała charakter. Była na scenie nie tylko pięknie śpiewającą kobietą, dziewczyną, ale także osobowością, a poza tym nie bała się kontrowersji. Często jej stroje były szeroko komentowane. Do historii przeszedł strój z pozłacanej blachy, który miała na sobie w Opolu w 1970 roku. Skąpy stanik i mini spódnica autorstwa Barbary Hof to był jej pomysł, zobaczyła to w gazecie i chciała wyglądać tak samo. I faktycznie wiele dziewczyn chciało ją naśladować, ale wielu rodzicom mówili, że nie można, nie. Choć dzisiaj pani Halina jest znana bardziej z konserwatywnego podejścia do życia. Halinka była prekursorką obecnej mody na estradzie, mówi Alicja Majewska. Dzisiaj jeśli piosenkarka nie odsłoni brzuszka na scenie, to się w ogóle nie liczy. Może sobie śpiewać albo nie śpiewać, ale musi mieć goły brzuszek. No pani Halina śpiewała, a dopiero później był brzuszek, więc wszystko spoko. Sama przyznaje, że jednak mimo tej wielkiej popularności nigdy nie czuła się gwiazdą, a to wszystko ze względu na czasy, które po prostu bycia taką gwiazdą w dzisiejszym tego słowa znaczeniu jakoś nie promowały. Wtedy w ogóle nie było takiego klimatu, to były kompletnie inne czasy. Żeby śpiewać, trzeba było zdać egzamin z historii sztuki, muzyki przed komisją, której przewodniczył profesor Aleksander Bardini. Żyło się wtedy w jakimś sensie łatwiej, nie było kolorowej prasy, paparazzi sprawdzających, co znana osoba kupiła na śniadanie, w kim jest zakochana. Mam wrażenie, że teraz przekracza się zbyt wiele granic, zdradziła pani Halina. A hity, z których możecie ją pamiętać, to przecież chociażby Napisz proszę, Bądź gotowy dziś do drogi, W latach 80. Dancing Queen, Mały elf, Papierowy księżyc. Muzykę w większości do jej utworów napisał Jarosław Kukulski. Natomiast w 1971 roku w życiu Haliny Frąckowiak pojawiła się pierwsza wielka miłość. Krzysztof Bukowski. Śpiewaliśmy z ABC w Sopocie, a on przyszedł na ten koncert. Zobaczyłam go i wiedziałam, że ten mężczyzna przyszedł do mnie. Po koncercie Krzyś zaproponował mi, żebym zagrała w jego filmie. Skończył studia i ten film miał być jego pracą absolutoryjną. Zgodziłam się. Na planie zaprzyjaźniliśmy się. Potem on wyjechał na 3 miesiące i sądziłam, że to już koniec. Kiedy wrócił, przyszedł na mój koncert i powiedział, że wszędzie widział moją twarz, mówiła artystka w gali. Ślub wzięli po roku znajomości. Byli bardzo podobni, jak wspominała artystka, mieli podobne wartości, tak samo patrzyli na świat. Bukowski jako reżyser stał się także artystycznym opiekunem żony, reżyserował także jej występy. Natomiast pani Halina dla niego zrezygnowała też z dużej szansy, jaką były występy we Włoszech. Wyjazd do Włoch na pół roku był dla mnie bardzo trudny do przyjęcia. Byłam świeżo po ślubie i nie wyobrażałam sobie, żeby zostawić mojego chłopaka i wyjechać. Po latach wokalistka tłumaczyła, propozycję dostałam tuż po ślubie z Krzysiem i wybrałam miłość, mimo że wiele osób mówiło jej, że nie jest to zbyt roztropna decyzja. Ale po jakimś czasie to uczucie zaczęło się trochę rozmywać w wyniku tego wiru, w który wpadli, wiru pracy. Oczywiście. I niestety troszeczkę ich drogi zaczęły się rozjeżdżać. Zdecydowali się na rozstanie,
w małżeństwie, ale zaznaczyli, że nie jako ludzie. Rozwód nastąpił w 1979 roku, a ta para przyjaźniła się zawsze. Pani Halina nadal zwierzała się byłemu mężowi, mogła na niego liczyć w każdej sytuacji. Zdradzała mu ponoć też swoje tajemnice, podobnie jak Annie Jantar, która była jej bardzo bliską przyjaciółką. Bardzo często się widywałyśmy, nasze rozmowy dotyczyły głównie naszego życia, to były sprawy bardzo osobiste. Mówiłyśmy sobie wszystko, bo obie byłyśmy pewne, że żadna z nas nie nada temu dalszego biegu. To było coś w rodzaju przyjacielskiego konfesjonału. Na tym właśnie polega przyjaźń, że można komuś powierzyć najgłębszą tajemnicę. Miałyśmy własny świat. Pani Halina więc bardzo przeżyła śmierć przyjaciółki. Zdradzała też, jak dowiedziała się o tym, że Anna Jantar nie żyje. Kiedy zaszłam w ciążę, bardzo czekałam na jej powrót z Ameryki, bo chciałam jej o tym opowiedzieć. W tych dniach miałam koncerty w Szczecinie. Rano, przed wyjściem z hotelu, zadzwoniłam do Jarka i pani Halinki, żeby zapytać, kiedy Ania wraca. Nie było już ich w domu. Telefon odebrała sąsiadka i powiedziała, że właśnie wyjechali po Anię na lotnisko. Pojechałam nad Zalew Szczeciński. Spacerując, patrzyłam w niebo, myśląc, że Ania pewnie dolatuje do Warszawy. Dziwnie się czułam, pełna niezrozumiałego niepokoju. Mewy skrzeczały, a poza tym panowała cisza. Gdy dotarłam wieczorem do hotelu, zadzwoniłam do Warszawy, prosząc o sprawdzenie listy pasażerów z nadzieją, że może jednak Ania nie wsiadła do tego samolotu. Niestety, wsiadła. Jako jej przyjaciółka przy współpracy z mężem Anny Jantar, Jarosławem Kukulskim, nagrała piosenkę Ania już tu nie mieszka. Słowa napisał Janusz Kondratowicz. Pani Halina była także inicjatorką nadawania nagrody imienia Anny Jantar dla najzdolniejszych debiutantów. Tata skomponował piosenkę, która była również bardzo ważna dla mnie, wspominała Natalia Kukulska. Jej tytuł to Anna już tu nie mieszka. No i wielokrotnie, słuchając tej piosenki w dzieciństwie, choć nie do końca wszystko rozumiałam, ta piosenka mnie wzruszała. Wielokrotnie się przy niej popłakałam. Zresztą uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych piosenek śpiewanych przez Halinę. Pani Halina natomiast jako najszczęśliwsze dla siebie lata wspomina lata 80. To właśnie wtedy, po rozwodzie, odnalazła miłość, spokój, a także odnosiła największe sukcesy na arenie muzycznej. Związała się wówczas z dziennikarzem Józefem Szaniawskim. Choć teoretycznie wydawać by się mogło, że nic ich nie łączy, jak wspominała sama pani Halina, byli z różnych światów. Spotkaliśmy się u wspólnych przyjaciół. Wydawało się, że Józio pochodzi z zupełnie innego świata. A jednak nawiązaliśmy kontakt, mówiła w Onecie. Okazało się bowiem, że pasja artystyczna łączyła tę dwójkę. I tak naprawdę pan Józef okazał się świetnym kompanem do tego, by rozmawiać o malarstwie, sztuce, muzyce również. Wkrótce na świecie pojawił się ich syn. Gwiazda dużo koncertowała, a w wychowaniu małego Filipa pomagała im jej mama. Dzięki niej mogła godzić rolę artystki i mamy, a w tej drugiej roli odnajdywała się świetnie. Natomiast jej partner miał tajemnicę. Tajemnicę, o której pani Halina nic nie wiedziała, wchodząc z nim w związek. Tak poważną relację, że powołali na świat dziecko. Natomiast jej ukochany konspirował. Dla niej wychodził steczką do pracy, był dziennikarzem w polskiej agencji prasowej. Ale właśnie przez to skończyła się rodzinna idylla, gdy w 1985 roku PRL-owskie władze skazały Szaniawskiego za współpracę z Radiem Wolna Europa. Wtedy, gdy wszyscy zachwycali się piosenką Papierowy Księżyc, jednym z największych hitów pani Haliny, ona przeżywała prywatny, rodzinny dramat. Był to dla niej szok. W wywiadzie z 2005 roku wspominała: jak ludzie są tyle lat razem, to jednak powinni wszystko o sobie wiedzieć. Natomiast jej partnera oskarżono o współpracę z CIA, skazano na 10 lat więzienia. Właśnie wtedy para zdecydowała także, aby zmienić nazwisko synowi, o czym przesądziły słowa Jerzego Urbana podczas konferencji prasowej. Po ucieczce na zachód Ryszarda Kuklińskiego i Zdzisława Najdera w mieszkaniu pana Szaniawskiego zamknięto ostatnią redutę CIA w Polsce. Sama pani Halina wspominała: byliśmy z Józiem i Filipem na festiwalu w Opolu. Śpiewałam Papierowy Księżyc. Józio wcześniej wyjechał do domu. Mówił, że wróci, ale nie wrócił.
Strasznie się denerwowałam. Po powrocie podjechałam pod jego dom. W mieszkaniu czekało na mnie czterech mężczyzn. Wiedziała już, że coś jest bardzo nie tak, mówiąc delikatnie. Nie chciała, by syn był świadkiem strasznych scen, których się spodziewała, w związku z czym wywiozła go do mamy. Ale niestety szybko okazało się, że i tam nie był bezpieczny. Ponieważ mimo, że rewidowano dom jej partnera, jej mieszkanie również, jako jego partnerka dla władz PRL była właściwie tak samo winna jak on. Również jej mieszkanie, a także majątek przeszukiwano, a majątek chciano zarekwirować. I nikt nie zważał na to, że jest tam małe dziecko. Rewizja trwała od południa do 6 rano. Była zapłakana, płakała, jak wspominała, puchła od łez. Przeszukano jej mieszkanie. 4-letni Filip potem mówił do babci: babuś, zamknij drzwi, bo oni wrócą. Na pewno dla wszystkich był to szok. Dla dziecka, ale również dla pani Haliny. W końcu nic nie wiedziała o tym, co się działo. Nie zdawała sobie sprawy, że w ogóle taka sytuacja może ich spotkać. A chłopiec, mimo że z dnia na dzień stracił tatę, właściwie nie wiedział, co się z nim działo. Artystka bowiem mówiła mu, że wyjechał za granicę. Chciała mu oszczędzić cierpienia, ale także być może, ponieważ nie był już takim malutkim dzieckiem, nie chciałaby opowiadał, co stało się z tatą. Mimo że dla pani Haliny był to cios, nie wszystko było dla niej zrozumiałe, nigdy nie opuściła ukochanego. Starała się wykorzystać swój status gwiazdy do tego, żeby złagodzić jego karę, a być może i wyciągnąć go z więzienia. Dobiła nawet w tej sprawie targu z Czesławem Kiszczakiem. Powiedział jej, że zwolni wcześniej Józefa Szaniewskiego, jeśli ona zaśpiewa na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. W tamtym okresie ten festiwal miał złą sławę. Raczej nie wypadało na nim występować, ale pani Halina dla miłości była w stanie zrobić wszystko. I myślę, że dziś z perspektywy czasu rozumiemy to. Natomiast niestety na nic się to zdało, bo Kiszczak swojego słowa nie dotrzymał. Pani Halina więc odwiedzała ukochanego w więzieniu. Wszyscy, którzy ją tam widzieli, mówili, że była zawsze niesamowicie elegancka, świetnie ubrana. Robiła wrażenie, jak na nią przystało wielkiej gwiazdy, choć wewnątrz aż gotowało się w niej z emocji. Gdy nikt nie patrzył, płakała, załamana złym stanem uwięzionego. To było prawie jak z jakiejś romantycznej powieści z XIX wieku. Ona nigdy nie przyszła do więzienia inaczej niż super elegancko ubrana, umalowana, na wysokich obcasach. Pamiętam, mieliśmy kiedyś takie dramatyczne widzenie na Rakowieckiej. Popłakała się, bo wyglądałem wtedy bardzo źle, jak nigdy wcześniej w życiu, mówił w uwadze pan Józef. Ale pani Halina również stała się osobą, która była prześladowana przez bezpiekę. Uznawano, że skoro mają zakładnika, będzie łatwiej ją złamać. Próbowano zmusić ją do tego, żeby donosiła, ale ona w tym temacie była nieugięta. Piosenkarce grożono ponoć, że jeśli nie będzie grzeczna, może zostać oskarżona o współudział w donoszeniu na Polskę Ludową obcym służbom. Na pewno pani Halina drżała przede wszystkim o swojego syna, ale nie dała się namówić. Na pewno jednak dużo na tym wszystkim straciła, bo tak jak już wam powiedziałam, mimo że mieli dwa mieszkania, władze PRL-owskie traktowały ich jako jedność i bardzo wiele rzeczy z jej mieszkania zarekwirowano, tłumacząc jej, że jest to mienie poszpiegowskie. Pani Halina do ostatniego momentu nie zwątpiła, że jej ukochany wcześniej wyjdzie z więzienia. Przyszło jej na to czekać 5 lat. Ona na mnie strasznie czekała, tak jak może czekać kochająca kobieta, wspominał pan Józef. Po tym, jak w 1989 roku został uniewinniony przez Sąd Najwyższy, który określił go jako ostatniego więźnia politycznego PRL. A gdy pan Józef wyszedł na wolność, nadrabiał stracony czas z synem. Filip bardzo czekał na tatę i ten moment oczekiwania tego ostatniego zapisał się na zawsze w jego pamięci. Sam wspominał to tak. Pamiętam dokładnie chwilę, kiedy jako 9-letni chłopiec późnym wieczorem niecierpliwie stałem przy zaszronionym oknie, wyczekując samochodu rodziców. Przykładałem nos do szyby najmocniej, jak to było możliwe, by wychylić się i dostrzec zbliżające się światła. Pamiętam bardzo dokładnie, kiedy tej pierwszej nocy po 5 latach tata pierwszy raz głaskał mnie po głowie. Tak długo go nie było, że tamten 9-latek nawet nie wiedział, co powiedzieć. Nie wiedział, gdzie był ojciec, ani że ta rozłąka miała trwać nie 5, a 10 lat. W milczeniu leżałem na łóżku, a jego ciężka, ale łagodna dłoń przesuwała się po moich skroniach.
Niestety, nie mogę Wam powiedzieć, że od tej pory życie tej rodziny to była sielanka, bo zaledwie 2 miesiące później pani Halina, jadąc na koncert, uległa bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu, z którego ledwie wyszła. Czułam, że nie powinnam jechać na ten koncert pod Gorzowem Wielkopolskim, a jednak pojechałam. Kiedy wracaliśmy, kierowca nie zauważył znaku stop i zjechał z drogi podporządkowanej na drogę główną do Szczecina. Siedziałam obok niego i nagle zobaczyłam, że na wprost mnie jedzie samochód, Fiat albo Polonez. Zamiast krzyczeć, żeby kierowca przyspieszył, zastanawiałam się, a może zdążymy? Nie zdążyliśmy. Samochód uderzył w przednie drzwi, a szyba rozsypała się i spadła na mnie, opowiadała w wywiadzie. Miała taką pokaleczoną twarz i bezwładne nogi w gipsie. Byłem przerażony, ale nawet przez sekundę nie pomyślałem, że mama może umrzeć. Mamy przecież nie umierają, wspominał z kolei Filip Frąckowiak, który miał wtedy 10 lat. I to właśnie obecność syna bardzo pomogła pani Halinie dojść do siebie. Miałam świadomość, że moja mama sama nie mogłaby tego udźwignąć. Syn był moją największą siłą. Po wypadku świat mi pokazał, ile jest miłości w ludziach. Dostałam jej dużo, bardzo dużo. Przeżyłam, bo pewnie miałam do wyprostowania wiele rzeczy w swoim życiu. Wypadek nauczył mnie pokory. I faktycznie było groźnie, bo groziła jej nawet amputacja nóg. Mimo że rany na twarzy szybko się zagoiły, nie pozostawiając widocznych śladów, jeśli chodzi o nogi, panią Halinę czekała wielomiesięczna rehabilitacja. W szpitalu spędziła aż 8 miesięcy. Filipem opiekował się wtedy tata, ale również i babcia. To właśnie przez cały czas, tak jak Wam mówiłam, dzięki niej Filip nie biegał z kluczem na szyi. Nie kłóciłam się z Bogiem, pytając, dlaczego ja. Uważam, że każde wydarzenie, zwłaszcza przykre, jest po coś. Nie chciałam jechać na ten koncert, dostałam impuls, którego nie posłuchałam, bo nie potrafiłam odmówić. Myślę, że w tamtym momencie życia musiałam się zatrzymać i zastanowić, co teraz? I kiedy wyzdrowiała, życie znowu wróciło do normy, ale niestety po raz kolejny nie na długo. Związek z panem Józefem niestety się rozpadł. Wszystko miało miejsce w połowie lat 90. Od początku z powodu cech osobowościowych ojca Filipa ten związek był dla mnie i dla syna bolesny i trudny. Nasze drogi ostatecznie się rozeszły. Mieli jednak ze sobą kontakt przez cały czas, również ze względu na syna, ponieważ pani Halina, podobnie jak jej mama, nie chciała dziecku ograniczać kontaktu z tatą. Moja mama jest nadopiekuńczą mamą, mówił Filip Frąckowiak. Na szczęście często była w rozjazdach, w związku z tym moje dzieciństwo było, jeśli z mamą, to na koncertach albo na wspólnych wakacjach. Rzadko to było w Warszawie, tak na co dzień. W 2001 roku wydarzyła się dla niej także osobista tragedia, ponieważ zmarł jej pierwszy mąż, jak już Wam mówiłam, bardzo bliska dla niej osoba, przyjaciel. Natomiast pan Józef w wolnej Polsce zajął się działalnością na rzecz Ryszarda Kuklińskiego, zaprzyjaźnił się z nim i był jego pełnomocnikiem. Opowiadał się po prawej stronie sceny politycznej. Miał fanów wśród czytelników i słuchaczy. Na jego spotkania autorskie przychodziły tłumy ludzi, ale jak każdy, kto opowiada się po jakiejś stronie politycznej, miał też mnóstwo przeciwników. Uwielbiał chodzić w Tatry i niestety właśnie podczas jednej z takich wypraw zginął. Miał 68 lat, doskonale znał góry, chodził po Tatrach od dziecka i kochał je. Zaczął wspinaczkę rano, na szczycie był około 11. Na 20 minut przed tragedią w Świdnicy zadzwonił do syna. Rankiem 4 września 2012 roku wiozłem Franka, syna pana Filipa, do przedszkola, kiedy zatelefonował tata. Mówił, że właśnie dotarł na szczyt Świnicy. Z zachwytem opowiadał o spowitych w słońcu Tatrach. Szlak na Świnicę znał świetnie. Aura dopisywała, był odpowiednio ubrany, wyznał w jednym z wywiadów Filip. Potem niestety na trudnym szlaku spadł z wysokości 40 metrów. Reanimowano go przez godzinę, ale tylko na chwilę udało się przywrócić akcję serca. Dla pani Haliny, jak się domyślacie, zresztą podobnie jak dla jej syna, ta śmierć była szokiem. Nasze drogi ostatecznie się rozeszły, ale wychowałam Filipa tak, żeby miał kontakt z ojcem, mówiła. I faktycznie Filip chciał upamiętnić swojego ojca. Napisał jego biografię, Józef Szaniawski, ostatni więzień polityczny PRL. Pana Józefa pochowano w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pani Halina po latach postanowiła uzupełnić swoje wykształcenie. Zdecydowała się na psychologię. I w 2000 roku obroniła pracę magisterską na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Uniwersytetu Warszawskiego. Przez pół roku pracowała jako psycholog w gimnazjum. Pani Halina natomiast cały czas pozostawała aktywna zawodowo. Tęsknię, by nagrać jeszcze nową płytę, czuję w sobie potencjał. Chciałabym też spisać swoje wspomnienia, ale przytłacza mnie ogrom spraw, które wydarzyły się w moim życiu, mówiła w 2016 roku. I faktycznie trzeba przyznać, że pani Halina jest prawdziwym fenomenem. Po pierwsze, mimo dojrzałego wieku wygląda rewelacyjnie. Ma minimum 20 lat młodziej, tak bym to określiła. Jest w świetnej formie i świetnie również wypada na scenie. Kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, rozpoczęła akcję pomocy. Nie było to w sumie nic dziwnego, bo od lat bardzo dużo robi charytatywnie, by pomagać innym. A co u pani Haliny słychać dzisiaj, jeśli chodzi o serce? Dwóch bowiem mężczyzn jej życia, wykluczając z tego oczywiście syna, nie żyje, więc pani Halina teoretycznie mogłaby się otworzyć na nowe uczucie, czego sama nie wyklucza. Magazyn Dobry Tydzień nawet jakiś czas temu łączył ją z kimś bardzo znanym, wam również. Chodzi o Jerzego Zelnika. Para ponoć miała się mieć ku sobie. Jak pani Halina na to zareagowała? Znamy się od lat, ale nie jest to bardzo bliska relacja, dodała. Nie spotkałam kogoś takiego, z kim chciałabym wziąć ślub, ale jestem otwarta na wszystko, co dobre i piękne i kochane. Bardzo potrzebuję być z ludźmi. Mam rodzinę, uwielbiam, jak przychodzą do mnie goście. Staram się cieszyć tym, co jest, mówiła. Natomiast pan Jerzy, zapytany o to samo, odpowiedział. Ludzi jednej wiary wiele łączy. A tutaj miał na myśli to, że zarówno on, jak i pani Halina są osobami bardzo wierzącymi i także takimi, dla których patriotyzm jest bardzo istotną cechą. Czuję wdzięczność za to, co mam, bo wiele dostałam. Dziękuję za to, że Bóg cały czas mnie prowadzi. A czy pani Halina z kimś jest, czy nie, to miłości jej nie brakuje. Właśnie za sprawą syna, także wspaniałych wnuków. Franciszka i Zofii. A jaką jest babcią? Chciałabym być lepszą i mieć dla nich więcej czasu. Nie jestem taką babcią, jaką była moja mama. Nie gotuję codziennie pysznych zupek, ale kiedy się spotykamy, dużo rozmawiamy. Czytamy książeczki, oglądamy filmy. Bardzo kocham moje wnuki, mówiła w Vivie. I powtarza, że mimo, że w jej życiu, tak jak sama zauważyła, ta mnogość wydarzeń, niekiedy bardzo przerażających, może człowieka przytłaczać, ona wyciąga z tego lekcję, jest wdzięczna za wszystko, co ją spotkało. Nauczyłam się godzić z przeciwnościami losu. Dzięki cierpliwości i pracy potrafię przezwyciężyć napotkane przeszkody. Kiedy nie mam na nie wpływu, przyjmuję rzecz z poczuciem pokory. Wszak głową muru nie przebijesz, przyznaje piosenkarka. Panią Halinę serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że przed Panią jeszcze wiele występów. Cieszę się, że jest Pani w tak wspaniałej formie i dzięki Pani możemy ciągle wracać do tych największych przebojów lat 80. A Wy, moi drodzy, za co najbardziej uwielbiacie Panią Halinę? Myślę, że komentarze pod tym filmem będą dobrym miejscem, żeby Panią Halinę pozdrowić, bo mam nadzieję, że jakoś ten film do niej dotrze. Jeśli macie ochotę dołączyć się do pozdrowień, to proszę bardzo i oczywiście proponujcie, o kim chcielibyście kolejny odcinek, a może o czym, o jakiej sytuacji, o jakim związku, relacji. Dawajcie znać. Będę to czytać i będę do Was wracać. Trzymajcie się ciepło. Buziaki!